Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny test na żywo. Dzisiaj będziemy testować podkład Hehan matujący. Tak wygląda. Ja mam w kolorze Natural i on ma SPF 15. Zobaczymy, jak długo utrzyma się na mojej cerze. Daliście mi bardzo dobry pomysł, żeby później w ciągu dnia pokazać, jak ten podkład się zachowuje na cerze. Ja mam nałożone na twarzy serum, także jest przygotowana. I będę nakładać podkład pędzlem Haguro H18 do podkładu. I ten podkład ma pompkę, dzięki której możemy dać odpowiednią ilość produktu. Ja jak zwykle nakładam go sobie na dłoń. On jest bardzo gęsty. Nie wiem, czy nie będzie za ciemny. Ja go używałam w lato, także zobaczymy, czy nie będzie dla mnie za ciemny. Ale zobaczymy przynajmniej, jakie jest krycie. On bardzo ładnie pachnie. Taki kwiatowy, delikatny zapach. Tak wygląda przy jednej warstwie. Ja jeszcze nałożę drugą warstwę, żeby uzyskać jeszcze lepsze krycie, ale większość moich niedoskonałości została już przykryta. Więc jeżeli chodzi o krycie, to jest całkiem nieźle. I nakładam taką dosyć cienką drugą warstwę, szczególnie w miejscach, gdzie mam więcej niedoskonałości. Tak wyglądają dwie warstwy tego podkładu na mojej skórze. Możecie sobie ocenić. I ja teraz jeszcze użyję korektora pod oczy. Dzisiaj będę używać Double Wear w kolorze Warm Light 07. Oraz na niedoskonałości, które mi jeszcze przebijają, użyję korektora z Synergen w kolorze 01 Vanilla. Całość utrwalam pudrem matującym z Clinica w kolorze 03 transparentnym. Oraz będę używać do tego pędzla z Sephory, takiego największego. I to jest efekt końcowy. Tak wygląda podkład z korektorami oraz z pudrem matującym na mojej cerze. Cera jest w 100% zmatowiona, także jeżeli macie tłustą cerę, to będzie pewnie to dla Was dobre rozwiązanie. Podkład bardzo dobrze się nakładało. Był taki... Mimo, że ma taką zbitą, gęstą konsystencję, to dobrze się rozprowadzał i nie zastygał zbyt szybko. Ładnie pachnie, no i nie ma takiej typowej tempości, nie wiem jak to wyjaśnić, takiej struktury typowej dla matowych podkładów, matujących podkładów, takiej właśnie tempej, że ciężko się rozprowadza. Także ten podkład fajnie się rozprowadzało. Jest to długotrwały podkład matujący i ma utrzymywać się przez 12 godzin. No ja wątpię, że przez 12 godzin się utrzyma, będziemy to jeszcze sprawdzać w ciągu dnia. Ale myślę, że możemy dać mu szansę. To jest naprawdę niedrogi podkład z takiej tańszej firmy i myślę, że warto wyszukiwać właśnie takich perełek wśród podkładów z niższej półki. Także tak to wygląda i pokażę Wam się za kilka godzin. Cześć, minęło równo 6 godzin od aplikacji, jest godzina 18 i tak ten podkład wygląda na mojej twarzy. Ja sobie tutaj wprawdzie już zrobiłam makijaż, zaraz po tym jak nagrałam dla Was tą recenzję. Powiem Wam, że jestem z niego zadowolona, bo i sprzątałam, i zmywałam, robiłam różne rzeczy i on się cały czas trzymał na twarzy, także ja już nie będę teraz w stanie nagrać dla Was dalej, jak on się zachowuje, ponieważ wychodzę z domu. Ale jak na 6 godzin to naprawdę nieźle się trzyma i mogę go polecić. Także piszcie mi na dole, jakie podkłady testować dalej, jakie mi polecacie. Do zobaczenia niedługo, pa pa!